Tomasz Terlikowski, witam w rozmowach na kontrze małodziennik.pl. Naszym gościem jest Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. No, zacznę od pytania, jak odbierasz te komentarze, które posypały się, bardzo sympatyczne wobec Janusza Rudnickiego, który określał dziennikarki mianem, no nie będziemy mówić jakim mianem. Jakimś mianem, którym widocznie one lubią być określane. No. Ale najbardziej mnie rozbawiło, że panie zaczęły tłumaczyć, że on taki żartobliwy jest. Jedna pani Milanowska tłumaczyła, że kiedy ją poznał, to zaczął tłumaczyć, że jest tanią dziwką i że to jest sympatyczne w gruncie rzeczy. Taka gra, taka zabawa. Tak, bo to jest fajne, jak to robi człowiek od nas, że tak powiem, czyli z naszego grajdołka feministyczno-genderowego, gardzący polskim, katolickim ciemnogrodem. On je traktuje jak... No, ja mam opory używania takich słów, ale to nie jest w sumie nowe. No, pamiętam, jak Palikot, przepraszam za używanie sprośnego nazwiska, na przykład mówił o pani Nowackiej i innych feministkach, że lubią być gwałcone. Jakoś się nie obrażały za to, czy tam kiedy tenże sam Palikot naszym redakcyjnym koleżankom zapowiadał, że udzieli im wywiadu, jak przyjdą nago i po kilku butelkach wina, tak dalej, czy Kubuś Wojewódzki ze swoimi żartami o Ukrainkach, no to można by dużo wymieniać, po prostu kali być kobietą, można by tak sparafrazować hasła feministek. I ja osobiście na to patrzę oczywiście z taką ogromną schadenfreude, ponieważ kiedyś zostałem ogłoszony naczelnym seksistą kraju, z czego dumny jestem oczywiście, nawet dzisiaj w tych pojęciach właśnie, że ten Januszek to jest taki fajny, frywolny, on tak żartuje, a nie jakiś Ziemkiewicz. O, Ziemkiewicz to ohyda, prawda, bo co ten Ziemkiewicz. Bardzo mi się podobał argument Kazimiery Szczuki rzeczywiście, że chodziło o to, że on to nie ja, bo on nie dominował intelektualnie nad tą kobietą, którą nazywał, w związku z czym nawet to przynajmniej jest jakaś logika, zasugerowała Kazimiera Szczuka, że ja bym dominował intelektualnie, więc by mi nie wolno było obrażać, chociaż nie przyszłoby mi do głowy obrażać, być może właśnie dlatego, że dominuję intelektualnie nie tylko nad tą reporterką, ale także nad Januszem, a być może i nad panią Kazią, no ale to jest dobre, zostawmy. Ale pani Kazia, podobno nawet moja żona była świadkiem takiej sceny, odmówiła ci podania ręki. Tak, ale przynajmniej nie oblała mi piwem, bo kiedyś tam chyba Marcina Mellera oblała za jakieś ten, no nie każdy jest Januszkiem, no swawolnym, frywolnym, ale naszym chłopakiem, który mówi, że Polacy to świnie mają, że coś tam było o świńskich gębach i że on się tu dusi, prawda, i że to jest taki wredny, wstrętny naród w tym bractwie, no po prostu zajmuje swoje miejsce. To jest trochę w stylu na przykład, nie wiem, wielu takich proroków postępu, no nie wiem, Sartre na przykład jest sławny, jak traktował swoje kobiety, czy Bertolt Brecht, no wielu lewaków i oni po prostu uwielbiały to, jak się okazuje. Jest taka znienawidzona przez feministki teza, że kobiety z natury są masochistkami i one wszystkie może nie, ale one chyba rzeczywiście tak. No, Rousseau był wybitnym wychowawcą, w związku z tym wszystkie swoje dzieci oddał do przytułków i umarły w wieku niemowlęcym. No widzisz, a ja znowu widziałem kiedyś wywiad, bo ukazała się nawet książka taka była z dziećmi doktora, Boże, on się nazywał Spoke. Ten znany od niemowląt, specjalista od wychowania. Tak, specjalista od bezstresowego wychowania. Ten, który wymyślił, że dzieci trzeba tylko głaskać, przytulać, okazać im bezwarunkową akceptację, niczego nie wymagać. Własnych synów, jak sami powiedzieli, w życiu nie przytulił, był potworem po prostu, nienawidził dzieci i prawdopodobnie dlatego pisał podręczniki, jak je wychowywać. Więc, że, no oczywiście ja się śmieję, że seks aferka w Polsce w takim salonie do hollywoodzkiej seksafery Harvey'a Weinsteina się ma, no to jak to prawda syrenka do Forda Pontiaca czy czegoś, czy Oldsa jakiegoś, ale mimo wszystko jest ta aferka spełniająca dokładnie te prawidłowości, które zawsze te lewackie środowiska wypełniają. No ale też zabawne jest to, że pojawiła się w apogeum sprawy Me Too. Kolejne kobiety mówiły Me Too, Me Too, Me Too i nagle się okazało, że jak jedna powiedziała Me Too wobec nie właściwej osoby, to już nie ma mitu. To już nie ma, nie, to została zbluzgana przecież właśnie przez panią Kazimierę, która no, potem się tam jakby półgębkiem wycofała, że może trochę przesadziła, ale coś tam jednak się wyraziła na jej temat, że nie wie komu, na kogo se tak wolno
mitu nadawać. Ja muszę powiedzieć, że jedna dziwna rzecz, która się zdarzyła, chyba pierwszy raz w życiu zalajkowałem post pani Gozdyry, która użyła określenia wobec tych kobiet obrończyń z frywolnego Januszka, z fawolnego Januszka, że właściwie powinien być taki hashtag jutu do tych pań. I muszę powiedzieć, że tak, to rzeczywiście jakieś jutu jest, bo zawsze taki ohydny, mizoginistyczny, gardzący kobietami facet ma swoją gwardię kilku takich megier, takich burdelmam, które koło niego krążą, prawda, i trzymają te pensjonariuszki w dyscyplinie. To żaden Alfons bez takich pomocnic by się nie utrzymał, że przepraszam, że już wchodzę w zbyt fachowe policyjne porównania, ale chodziło mi o nauczenie tego mechanizmu. I na tym skończymy jednak, bo obawiam się, jak powiesz jeszcze parę słów, to jednak wrócisz do roli głównego seksisty kraju. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Do zobaczenia, mówi Tomasz Tarnikowski.